Kuba. Kubuś. Kuba. Jesteśmy sami. Jagódka śpi. Mam nadzieję, że się wyspałeś. Laura. No hej, ogierze. Wiesz, się do roboty. Laura. Nic, tęskniłam się. Północy na ciebie czekałam. Ale wiesz, zasiedzieliśmy się z Pawłem. Czy jesteś wykończony? Kawki ci zrobić? Tak, tak, dzięki. A najpierw małe poranne buziaczki. A Jagódka się obudziła. Kuba, co się dzieje? Co masz działać? Nic się nie dzieje. No ale no przecież widzę, no chodzisz jakiś taki struty. Nie, nic się nie dzieje, Paula. No ale jak się nie dzieje? No kogo ty chcesz oszukać? Chodzisz jakiś taki smutny, niezadowolony, nie było porannych buziaczków. Przepraszam, dziękowanie, jak się masz. Jestem przemęczony. Pewnie, no to trzeba było dłużej u Pawła siedzieć. Ale Paula, proszę się. Kuba, czy ja ci się znudziłam? Co ty wymyślasz? No czy ja cię nie kręcę? Nie, znaczy, tak, Paula. Kręcisz mnie. No to o co chodzi? Po prostu... Muszę się przygotować, idę zaraz do pracy. Ale Kuba, no porozmawiaj ze mną. Ja nie wiem, co to tatusiowi się dzieje. No, Hania, Jezu. Prosiłem cię, żebyś nie chodziła po mieszkaniu na Golasa. Upsi! Mam nadzieję, że ci nie wypaliło oczu. Hej, stary. No co ty taki struty, co? No chyba nie dlatego, że zobaczyłeś nagą kobietę. Nie. Chodzi o Paulę. Kuba ją zdradził. Serio? Niestety. Niechcący się o tym dowiedziałem i nie wiem, co robić. A co ty masz zrobić? No chyba, że potrafisz cofnąć czas, to ja bym też miała parę spraw do załatwienia. Chodzi o to, czy powiedzieć Pauli? Kuba niby przysięgał, że to jednorazowy wyskok, że to się więcej nie powtórzy. Film mu się urwał. On czuje się fatalnie, ukrywając to przed Paulą. No to się raczej Kuba powinien czuć fatalnie. Ty się lepiej w to nie mieszaj.